Zapewne znacie taką firmę jak Audio-Technica. Otóż jest ona bardzo znana ze swoich mikrofonów, a także słuchawek. Jeżeli chodzi o mikrofony, mamy tutaj AT2020, jeżeli chodzi o słuchawki, to mamy tutaj model M50, a także M50X. Jeżeli chodzi o rodzinę słuchawek ATHM, to mamy jeszcze 20X, 30X, 40X, niedawno jeszcze wyszedł model 70X, ale nigdy nie było modelu 60X, aż do teraz, którego właśnie trzymam w swoich rękach. Dostałem go na testy kilka tygodni temu, więc postanowiłem wreszcie zrobić jego recenzję. Tak więc zapraszam Was na nią właśnie teraz. Na początek chciałbym ponownie powitać Was w moim rodzinnym domu. Czy to znaczy, że zostałem wyrzucony ze studiów? Otóż nie, po prostu przyjechałem na weekend, ale za 2 tygodnie mam sesję, więc może się to zdarzyć bardzo szybko. Tymczasem mamy recenzję do zrobienia, tak więc tutaj powiesimy nasze M60X. I przypomniałem sobie, że w tym domu także mam właśnie drugie ramy mikrofonowe, tak więc dzisiaj ono się przyda, żeby właśnie w ten sposób te słuchawki zaprezentować Wam na filmie. Jeżeli chodzi o rodzinę ATHM, to oczywiście ona posiadała do tej pory wszystkie modele konstrukcji wokół-usznej i M60X jest to pierwsza para, która jest konstrukcją nauszną. Co to znaczy? Otóż na moim kanale oprócz kosów widzieliście tylko właśnie konstrukcję wokół-uszną, czyli po prostu pady opatulają całe Wasze ucho, nie dotykając małżowiny. W przypadku konstrukcji nausznej pady osiadają na Waszej małżowinie, co może powodować pewien dyskomfort w większości przypadków, a przynajmniej w większości, z jakimi ja miałem do czynienia, jednak nie w tym przypadku, czyli nie w przypadku M60X. Ale po kolei, najpierw zacznijmy od tego, co mamy w pudełku, a także od suchej specyfikacji. Jeżeli chodzi o zawartość pudełka, to mamy tutaj całkiem dużo akcesoriów i teraz muszę sobie to spamiętać z głowy, ponieważ aktualnie to pudełko jest oddalone ode mnie ponad 200 km. Tak więc na pewno mamy 3 różne kable. Jeden kabel to jest ten, który aktualnie widzicie, czyli prosty, gumowy 1,2 metra. Drugi to jest prosty 3 metry i jest jeszcze jeden spiralny, który normalnie posiada 1,2 metra i może zostać rozwinięty aż do 3 metrów. Każdy jest zakończony mini jackiem 3,5 mm trzepinowym, a z drugiej strony ma mini jacka 2,5 mm z systemem blokowania. Do tego mamy jeszcze oczywiście pokrowiec, dzięki którym będziemy mogli przenosić słuchawki, a także adapter z 3,5 mm mini jacka na dużego jacka 6,3 mm. Jeżeli chodzi o suchą specyfikację, to mamy tutaj zakres częstotliwości od 15 Hz do 28 kHz, dalej impedancję na poziomie 38 ohmów. Więc tutaj nie jest jak najbardziej źle, z każdego telefonu jesteście w stanie te słuchawki napędzić. Przejdźmy teraz do samej jakości wykonania. Słuchawki głównie są zrobione z bardzo wysokiej jakości plastiku, który jest matowy i szczerze powiedziawszy taka stylizacja zawsze mi się w słuchawkach podoba. Regulacja pałąka jest zrobiona z metalu, jest ona bardzo wyczuwalna, ale nie jest specjalnie toporna, jeżeli chodzi o ślizganie się, tak więc nie trzeba dużej siły, żeby właśnie tę regulację wprowadzić. Dalej mamy właśnie opaskę, która jest obita ekoskórą, jest naprawdę wygodna. Dalej mamy pady, które są bardzo grube i bardzo miękkie, dzięki czemu te słuchawki są naprawdę wygodne i to są, wiem, że to bardzo często mówię, jeżeli chodzi o te odcinki, ale to są najwygodniejsze słuchawki nauszne, jakie w życiu miałem po prostu okazję słuchać. Dalej mamy kabel, który oczywiście wystaje z nauszników i idzie sobie po opasce. Konstrukcja ta niestety się nie składa, ale jak możecie zobaczyć, nauszniki lekko chodzą sobie w lewo i w prawo, dzięki czemu jeżeli sobie właśnie założymy słuchawki na głowę i ewentualnie chcemy sobie odsłonić jedno ucho, to one bardzo naturalnie układają nam się właśnie na głowie i sam mechanizm chodzi bardzo lekko, dzięki czemu po prostu takie zdejmowanie słuchawek jest naprawdę naturalne i bardzo wygodne. No i na koniec jeszcze oczywiście mamy wtyk mini jack, ponieważ słuchawki oczywiście posiadają właśnie gniazdo mini jack do wymiany kabla. No i ten wtyk posiada tak zwany system blokowania. O co chodzi? Otóż jeżeli sobie tutaj przekręcimy, to możemy właśnie ten kabel wyjąć, jest tutaj 2,5 mm, tak jak mówiłem, gniazdo. I z racji tego, że jest tu właśnie system blokowania, możemy zablokować kabel w miejscu, dzięki czemu nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tego kabla z naszego gniazda. Ja osobiście nie lubię tego systemu, już wolę, żeby po prostu ktoś mi wyciągnął kabel i żeby nic się nie stało właśnie słuchawką, i żeby po prostu był system blokowania właśnie zaciągnięty, przez co może coś ewentualnie wyrwać się w środku. No i ostatecznie trzeba sobie także powiedzieć w kwestii wygody o izolacji, ponieważ są to słuchawki w pełni zamknięte, więc izolują nas od otoczenia.
Jednak w tych słuchawkach ta izolacja jest stosunkowo dziwna, bym powiedział. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Otóż kiedy je zakładacie, tak, izolują was od otoczenia, jednak bardziej izolują one niższe tony niż wyższe. Niższe tony po prostu zostają bardzo mocno zredukowane, a wysokie już tak nie do końca, przez co kiedy je zakładacie, wydaje wam się, jakbyście mieli po prostu słuchawki, które posiadają swego rodzaju noise cancellation, który działa bardzo słabo. Więc ostatecznie muszę powiedzieć, że tak, te słuchawki izolują, ale bardzo słabo, więc tutaj trzeba mieć to po prostu na uwadze, kiedy byśmy chcieli je brać ewentualnie na miasto. No i teraz ostatecznie, jak M60X gra? Nigdy nie słyszałem żadnej pary z serii ATH-M. Zwłaszcza właśnie modelu M50, a także M50X, więc tutaj nie mam co przyrównywać właśnie tej sygnatury dźwięku do M60X. Dlatego też muszę powiedzieć, jest to dla mnie bardzo oryginalne granie. Otóż te słuchawki sygnują się właśnie tytułem, że są to słuchawki studyjne. Zazwyczaj, kiedy posiadamy sprzęt studyjny, czyli właśnie taki do pracy z muzyką, to posiadają one zakres częstotliwości, który stara się nie podbijać żadnych z częstotliwości, żeby właśnie dostać jak najwierniejszy przekaz, by móc z nim pracować. W przypadku tych słuchawek jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ basu nie ma tutaj dużo. Jest on naprawdę płaski. Jest on płaski nawet do około częstotliwości 600 Hz. I to samo można powiedzieć na temat średnich tonów, chociaż tutaj jeszcze wrócimy do tego. Troszkę minimalnie są podbijane wysokie tony, ale nie jest to jakoś takie bardzo radykalne, więc tutaj, jeżeli chodzi o zakres częstotliwości, tak, jestem w stanie uwierzyć, że te słuchawki są głównie stworzone do pracy studyjnej. Jeżeli chodzi o scenę, otóż są to słuchawki zamknięte, więc tutaj scena oczywiście nie jest duża, ale jest ona bardzo, powiedzmy, precyzyjna i kontrolowana. Jeżeli w utworach macie po prostu gitarzystę, który stoi z przodu, ale lekko z prawej strony, to wy jesteście w stanie dokładnie pokazać, o, on stoi tam, on tam gra na gitarze. I to po prostu bardzo mocno w tych słuchawkach słychać, co jest jak najbardziej fajne. Dalej, muszę też powiedzieć o tych przetwornikach. Otóż one są bardzo podatne na źródło. I chodzi mi tutaj po prostu o to, że jeżeli posiadamy jakieś zanieczyszczone źródło, na przykład słuchamy czegoś z laptopa, który jest podłączony aktualnie do prądu, to właśnie ta ładowarka w związku z tym prądem będzie robiła pewne szumy na waszej karcie dźwiękowej w laptopie i wy to mocno usłyszycie. One są bardzo czułe na tym punkcie i jeżeli coś po prostu się będzie złego dziać w utworach, to będzie bardzo tutaj słyszalne, dzięki czemu jak najbardziej tutaj daje kolejny plus, jeżeli chodzi o pracę studyjną. Wracając jeszcze do średnich tonów, chciałem jeszcze powiedzieć, że wokale naprawdę w tych słuchawkach mi się nie podobają. Otóż, jeżeli miałbym wam to opisać, brzmi to tak, jakby ktoś was posadził w pewnym po prostu pokoju, gdzie macie oczywiście wyłożone wszystkie instrumenty, a wokal jest puszczany przez swego rodzaju wysokotonowy głośnik. Jest jakiś spadek właśnie w średnich tonach, przez co nie posiada ten wokal praktycznie żadnej barwy, jest bardzo puszkowaty i nie brzmi on w żadnym wypadku w ogóle intymnie. To nie jest tak, że po prostu słyszymy naszego wokalista bardzo blisko nas, tylko on zawsze gdzieś jest z przodu nam prezentowany przez jakiś swego rodzaju głośnik, co jest naprawdę przeze mnie nielubiane i tutaj właśnie te słuchawki u mnie mają bardzo duży minus za to, jak prezentują wokal. Ostatecznie, jeżeli miałbym zopiniować brzmienie tych słuchawek, to muszę powiedzieć, że jest ono bardzo nudne. Otóż są to słuchawki studyjne, więc jak najbardziej jest to zrozumiałe, że posiadają one całkiem płaski zakres częstotliwości i w przypadku właśnie tej ceny, czyli 800 zł, jest on naprawdę płaski, to jest jak najbardziej na plus. Do pracy ten zakres częstotliwości i te słuchawki jak najbardziej się nadadzą, ale dla takiego luźnego słuchania, otóż nie wydaje mi się, że to byłby jak najlepszy wybór, ponieważ brakuje tej głębi, brakuje tego podkoloryzowania, jakiego najczęściej właśnie dostarcza nam zakres niskich tonów, których tutaj jest bardzo mało. Oczywiście ja jestem basolubem, więc tutaj nie jestem dobrym referentem, jeżeli chodzi o ilość basu dla osób, które basu stosunkowo nie lubią. Dlatego też osobiście mi się to nie podoba, zwłaszcza także to, jak są prezentowane tutaj wokale, że brzmią one jak po prostu przez wysokotonowy głośnik. Instrumenty brzmią tutaj bardzo dobrze i w przypadku muzyki filmowej jest tutaj naprawdę fajnie, ale jeżeli mówimy o elektronice, ewentualnie właśnie takim typowym popie, to nie, wydaje mi się, że są lepsze po prostu parę słuchawek do tego. Ale
jeżeli pracujecie z muzyką i waszym głównym celem właśnie w słuchawkach jest to, by masterować, a także miksować, to jak najbardziej te słuchawki polecam. Jeżeli jesteście po prostu zwykłymi osobami i nie robicie żadnej muzyki, chcecie po prostu tylko słuchać waszej muzyki z telefonu i chcielibyście coś z ładnym designem, ponieważ te słuchawki są naprawdę ładne, to nie polecam, ponieważ brzmienie jest tutaj naprawdę średnie i wydaje mi się, że są lepsze po prostu wybory, jeżeli chodzi o parę słuchawek, zwłaszcza w tej cenie. I to tyle, jeżeli chodzi o recenzję ATH M60X. Mam nadzieję, że ona Wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jesteście nowymi osobami, to także zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście dziękuję bardzo sklepowi Audio Heaven za użyczenie tych słuchawek do testów i usłyszycie te nazwy na tym kanale jeszcze wiele razy, ponieważ dostałem tonę rzeczy po prostu do recenzji. Tak więc mamy przynajmniej spokój z odcinkami, przynajmniej do marca. Zapraszam Was także na mojego Instagrama bitwolf.alfa, gdzie oczywiście wstawiam swoje kreacje fotograficzne. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie!